Sieć sklepów Żabka ma zadebiutować na GPW już we wrześniu 2024 roku i może to być pierwszy debiut na naszym rynku od ponad dwóch lat. Polska będzie objęta procedurą nadmiernego deficytu. Rząd może mieć tutaj spory problem i być może będzie trzeba zaciskać pasa. Prace nad Polską elektrownią atomową mogą zostać zawieszone. Sporo wskazuje na to, że projekt ten czekają kolejne opóźnienia. Cena w wezwaniu na akcję Brent24 została podniesiona. Presja inwestorów indywidualnych przynosi tutaj pierwsze wymierne efekty. Rośnie sprzedaż miedzi przez KGHM, czy jest to kolejna oznaka ożywienia przemysłowego? Wszystko to działo się w ostatnich dniach na polskim rynku. Cześć, tutaj Piotr Cymcyk, a to jest giełdowy przegląd wydarzeń, czyli GPW dla polskiego rynku. Właśnie w tych odcinkach omawiam dla Was wyłącznie to, co najciekawsze to i dotyczące polskiej giełdy. I polskiego rynku. Jeśli interesują Cię rynki zagraniczne, światowa gospodarka i wszystkie te ekonomiczne ciekawostki, to koniecznie oglądaj też niedzielne wydania FinWika, takie jak ten ostatni. O tutaj. Pamiętaj też o subskrypcji i łapce w górę, a my zaczynamy. Sponsorem tego materiału jest XTB, dom maklerski, dzięki któremu możesz realnie inwestować już od 50 zł miesięcznie otwierając konto za pomocą linka, którego znajdziesz w opisie tego nagrania oraz w przypiętym komentarzu. Możesz stworzyć też swój własny plan inwestycyjny wybierając spośród ponad 300 dostępnych funduszy ETF. A do tego, i chyba to jest najciekawsze, twoje niezainwestowane akurat środki, które leżą sobie na koncie są oprocentowane nawet do 6% w skali roku, a więc o wiele więcej niż w bankach. I Mówimy tutaj o środkach w polskich złotych. Odsetki są naliczane codziennie i wypłacane na konto na początku kolejnego miesiąca. To jest taki naprawdę łatwy sposób na podkręcenie sobie dodatkowej stopy zwrotu, z którego ja również korzystam, gdy akurat nie jesteś obecny na rynku albo nie wiesz w co masz zainwestować. I poszczegóły do tego wszystkiego odsyłam Cię już do linka w opisie tego nagrania. Zapowiada się jeden z największych debiutów w historii GPW. Znana wszystkim sieć sklepów Żabka ma pojawić się na warszawskim parkiecie już we wrześniu 2000. 2024 roku. Mówi się, że Żabka może zebrać od 1 do 1,5 miliarda dolarów w swojej pierwszej ofercie publicznej. I takie informacje zresztą podał też sam Bloomberg. Za całą ofertą stoi amerykańska firma CVC Capital Partners i to ona zamierza sprzedać swoje akcje na rynku publicznie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to będzie największe wydarzenie na GPW od czasów debiutu Allegro w 2020 roku i w ogóle pierwszy debiut na naszym rynku głównym od ponad dwóch Lat. Wartość Żabki może wynieść od 7,5 do 8 miliardów dolarów, czyli ponad 30 miliardów złotych, więc spółka raczej szybko dołączy do wig 20 przy okazji rewizji nadzwyczajnej indeksu, tak jak zresztą podobnie miało to miejsce w przypadku debiutu Allegro. Sklepy Żabka zna chyba dziś każdy w Polsce, działa ich w ogóle w Polsce już ponad 10 tysięcy, i chociaż szczegóły oferty publicznej mogą się jeszcze oczywiście zmienić, no to tak czy inaczej, taki debiut jak debiut żabki na pewno będzie wielkim wydarzeniem na rynku. Wybranie GPW, a nie giełdy w Londynie czy giełdy w Amsterdamie, bo były wcześniej takie pomysły, to jest bez wątpienia coś, z czego wszyscy powinniśmy się cieszyć. Przełamanie słabej pasy rynku pierwotnego i braku nowych debiutów zdecydowanie przyda się GPW i przyciągnie do niej. Nowy kapitał. Warto tylko pamiętać to już bardziej przyszłościowo, że tak duży debiut z tej akurat branży może wywołać lekką sprzedaż na kursach innych spółek z tego sektora, na przykład Allegro czy Pepko. Jako trochę naturalna konsekwencja poszukiwania przez wielkich inwestorów, głównie przez fundusze, gotówki do zainwestowania właśnie w nowe i po z analogicznego sektora. Najczęściej jednak to już wydarza się bliżej yy, samego debiutu. W środę 19 czerwca Komisja Europejska opublikowała raport ostrzegający przed nadmiernym deficytem budżetowym w 12 krajach członkowskich, w tym również w Polsce. Komisja uznała, że Polska zostanie objęta procedurą, bo nasz deficyt wynosi 173 miliardy złotych, czyli 5,1% PKB. To więcej niż 3,4% z 2022 roku, ale mniej i tak niż prognozowane 5,6%. No tutaj wyprzedziły nas Francja, Rumunia, Węgry i Włochy. Minister Finansów Andrzej Domański tłumaczył, że przekroczenie limitu deficytu było wyjątkowe z powodu wysokich wydatków obronnych, środków na kryzys energetyczny oraz pomocy dla uchodźców z Ukrainy. No i Komisja Europejska twierdzi, że będzie brała to pod uwagę. Rada ECOFIN ma wydać zalecenia dotyczące zmniejszenia deficytu i korekty wydatków, a dla Polski oznacza to potencjalne wyzwanie w postaci albo ograniczenia wydatków, albo podniesienia podatków, jeśli rząd będzie chciał się do tych zaleceń dostosować. No, 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 no! Wait, 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 wait. Procedura nadmiernego deficytu oznacza tak naprawdę większą kontrolę finansów publicznych przez Komisję Europejską, która będzie wymagała transparentności co do źródeł finansowania jakichkolwiek nowych wydatków. Komisja Europejska krytycznie oceniła całą politykę fiskalną Polski, a dług publiczny na koniec 2023 roku wyniósł 49,6% PKB, ale prognozy tutaj sugerują, że w 2024 wzrośnie do 53,7%. A w 2025 do 57,7% PKB. Uruchomienie procedury nadmiernego deficytu przez Komisję Europejską oznacza dla Polski spore wyzwania, bo rząd będzie musiał bardziej kontrolować wydatki, co może ograniczyć realizację kosztownych obietnic wyborczych. Możliwe są cięcia w budżecie i podwyżki samych podatków, aby ten deficyt zredukować. Taka sytuacja nie jest co prawda nowa, bo w przeszłości Polska była już obejmowana podobną procedurą. Plany budowy elektrowni atomowej w Koninie realizowane przez ZEPAK i PGE we współpracy z koreańskim KHNP napotykają na spore, poważne trudności. Według nieoficjalnych doniesień rząd zdecydował się na zamrożenie prac nad projektem rozwoju elektrowni atomowej, co miało zostać przekazane przez PGE partnerom z Zepaku. Projekt, który zakładał budowę dwóch bloków energetycznych z koreańskimi reaktorami APR, miał mieć strategiczne znaczenie dla całego polskiego systemu energetycznego. Na ostatnim posiedzeniu Rady Nadzorczej prezes PGE Dariusz Marzec miał oznajmić, że inwestycja jest faktycznie, Zamrożona. Informacje te potwierdzają zresztą nieoficjalne ustalenia z portalu Polityka Insight. Biuro prasowe PGE, odpowiadając na pytania o aktualny stan prac, stwierdziło, że projekt jest na bardzo wstępnym etapie analizy. Podkreślono, że realizacja tak kluczowej inwestycji musi być zgodna z całościową strategią rządu dotyczącą energetyki jądrowej i to decyzje polityczne będą determinować, które projekty będą dalej kontynuowane. Przedsięwzięcie Zepaku PG i KHNP koreańskiego miało na celu budowę elektrowni jądrowej o łącznej mocy 2,8 GW w Pontnowie, No i uruchomienie pierwszego bloku planowano tutaj na 2035 rok. Jednak tempo realizacji projektu. Znacznie spadło od czasu wydania decyzji zasadniczej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, co miało miejsce w listopadzie 2023 roku. Sam projekt budowy elektrowni atomowej boryka się no, z wieloma wyzwaniami. Miał co prawda przyczynić się do transformacji energetycznej regionu i wzmocnienia krajowego systemu energetycznego, a na razie wychodzi na to, że może stać się, jak w sumie inne pomysły na elektrownię atomową w Polsce, wielką. Klapą. Szkoda, bo energia jądrowa jest jednym z najczystszych i najbardziej stabilnych źródeł energii, jakie tylko istnieje. A o tym, jak bardzo potrzebna jest Polsce taka elektrownia, nagrywaliśmy zresztą osobny odcinek o tytule Czy elektrownia atomowa jest Polsce potrzebna? Spoiler jest. I to bardzo. Proli.com podbiło stawkę w wezwaniu na akcję brand 24 do 47 zł za sztukę. Pod koniec maja, Proli.com, główny akcjonariusz technologicznej spółki brand 24 notowanej na GPW, zaproponował akcjonariuszom zakup akcji za 45,50 za sztukę. No i mniejszościowi akcjonariusze narzekali, że te 45,50 to za mało, i presja się opłaciła, bo cena w wezwaniu wzrosła. Choć na razie wzrosła. Nie, bardziej symbolicznie. Do 47. Zapisy na sprzedaż ruszyły 31 maja i potrwają do 1 lipca, a finalizacja transakcji na GPW ma odbyć się 4 lipca 2024 roku. Brand24 to firma technologiczna typu SaaS, czyli Software as a Service z GPW. Brand24 oferuje tutaj narzędzia do monitorowania treści i ochrony reputacji w internecie. I niedawno została częściowo przejęta przez amerykańskiego giganta Semrush, do którego... Tak naprawdę należy wspomniane Proli. Skrzyknięcie się inwestorów mniejszościowych osiągając oficjalne porozumienie to mocny sygnał dla Proli, że jego plany ściągnięcia spółki z giełdy będą nierealne do przeprowadzenia bez zaproponowania odpowiedniej ceny za akcję w wezwaniu. Jeśli posiadasz ty sam też akcję Brent24 i również nie zgadzasz się na sprzedaż akcji po 47 zł i chcesz więcej, to informacje o tym, jak dodatkowo przystąpić do tego porozumienia, znajdziesz już w opisie tego nagrania. Sprzedaż miedzi przez grupę KGHM wyniosła w maju 61,9 tysiąca ton i była wyższa o 11% rok do roku. Po pięciu miesiącach 2024 roku produkcja miedzi, srebra i metali szlachetnych w całej grupie KGHM została zrealizowana powyżej założeń budżetowych. Te dobre wyniki sprzedażowe w połączeniu z dobrymi perspektywami na przyszłość dla samej miedzi doprowadziły z kolei do dynamicznego wzrostu cen akcji na kolejnej sesji po tej informacji. Miedź jest kluczowym surowcem do realizacji rewolucji sztucznej inteligencji oraz w ogóle całej transformacji energetycznej i jako jeden z nielicznych surowców jest według wielu ekspertów skazane na długoterminowy wzrost cen. W połączeniu z postępującym, chociaż bądź co bądź powolnie ożywieniem przemysłowym na świecie, KGHM również na taki wzrost wydaje się być trochę skazany, chociaż warto pamiętać, że spółki Skarbu Państwa rządzą się Swoimi prawami. To już wszystko w tym giełdowym przeglądzie wydarzeń, który powstał dzięki partnerowi odcinka XTB. A ty nie zapomnij o subskrypcji kanału i tym, że więcej informacji o rynkach, giełdzie, gospodarce i inwestowaniu zawsze znajdziesz na stronie dnarynków.pl oraz w wersji premium serwisu, z którego korzysta już ponad 850 inwestorów. A także szukaj więcej informacji na naszych social mediach. Linki do wszystkiego oczywiście zamieszczam w opisie tego filmu. Do zarobienia, cześć!